Cześć, ulecz złamane serce. Jak tu uleczyć, jak złamane? To jest takie powiedzenie, które pokazuje ogromny oczywiście ból i taką sytuację, w której się czujemy bezradni, bo fajnie jest, jak się dwie osoby kochają naraz, ten ambaras, nie? Jest bardzo przykre, jak ktoś kocha i ta drugie nie kocha albo rzuca. Szczególnie jeśli się ta miłość rozbujała, jeśli to się już tak, wiecie, w krew weszło i takie już zaczęło być, że to chyba to i że już mam, a potem raptem bęc, nie mam. Okropny stan, okropny nastrój, okropnie ciężko się patrzy w przyszłość. Oczywiście zależy też od typu człowieka, od jego specyficzności, od jego doświadczeń, od tego, czy go nauczono, albo czy sam się nauczył, że kryzysy, bo to duży kryzys, przynoszą rozwiązania i są niezbędne. I powiem wam, że w ogóle w życiu jest niezbędne to, żebyśmy czasem coś tracili. Nie tylko na przykład młodość albo urodę, ale żebyśmy też tracili, nie wiem, czasem pieniądze, czasem, oj, oby nie zdrowie. Ale właśnie na przykład przyjaźń czy miłość, bo jeśli sobie z tym poradzimy, to bardzo dużo nam to daje. Oczywiście ktoś, kto jest w środku cierpienia, zupełnie nie jest zainteresowany tym, co mu to daje. On chce przestać cierpieć. Głównie chciałby dostać z powrotem tą samą osobę. Żeby przyszedł albo przyszła, pokajała się, przeprosiła, uklękła albo ukląkł i powiedział: słuchaj, pomyliłem się, jestem dalej z tobą, kocham cię. Jak nie wiem co, wybacz, prawda? Wtedy ów. Złamane serce może być tak złamane, to znaczy ktoś może być tak, nie wiem, no biedny chyba to najlepsze słowo, że kiedy ktoś go rzuci czy zostawi, mówi sobie: już nigdy więcej. Są takie przypadki, jest ich sporo. Ja już nie chcę nigdy tego przeżyć, ja już nie chcę nigdy zaufać, uwierzyć. I teraz powiem wam tak, zaufać i uwierzyć to są piękne, fajne słowa i warto, żebyśmy to umieli. Tylko byłabym szczęśliwa, gdyby dzieci od pewnego momentu życia były uczone w sposób ciepły i serdeczny tego, że nic nam nie daje gwarancji w życiu. No oczywiście najcudowniej byłoby, żeby miłość rodzicielska dawała gwarancję, ale właśnie z nią miewamy najczęściej kłopoty, bo sami nie dostaliśmy i trudno nam to potem przekazywać. Bardzo często słyszymy, że ja dla ciebie wszystko, ale to jest... Co to znaczy? To nic nie znaczy. Nie można wszystko dla kogoś. I nie można też, powiem wam tak, nawet sobie samemu nie można zaufać w 100%, bo człowiek nie wie, jak się znajdzie, to znaczy jak się zachowa w tak zwanej sytuacji granicznej. Kiedy się będzie bardzo bał, albo kiedy będzie mu na czymś bardzo zależało, no wojenne sytuacje są takie, z bandytami sytuacje są takie, z miłością są takie, z pożądaniem dóbr są takie, że nie wiemy, jak się zachowamy. Lubimy myśleć o sobie, że wiemy, ja to bym tego nigdy nie zrobił. Po czym się coś dzieje i nie wiem, na przykład odmawiamy podpisu pod deklaracją, za którą można pójść siedzieć, rozumiecie? No choćby taki przykład. Sprawa tego bólu po rozstaniu czy po porzuceniu wygląda tak, że nie można tego nie przeżyć. To trzeba uszanować, zaakceptować, mało tego, trzeba siebie kochać za to, że cierpię. Nie chodzi o to, żebyśmy cierpieli dla cierpienia. Chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi wrażliwymi, czyli nie narcyzami. Z tą naszą cywilizacją w tej chwili to bardzo ważne, narcystyczną, żebyśmy się w to tak straszliwie nie angażowali, w to nieczucie innych. Jeżeli ktoś mnie nie chce, to jest ból, bo go chciałam i chciałam z nim być. Ale z drugiej strony,
Ktoś, kto mnie nie chce, ma prawo mnie nie chcieć. Rozumiecie? To jest trudne dla niektórych. Pamiętam jakąś taką audycję, w której brałam udział, gdzie parę osób siedziało i było pytanie, no rzucił cię. No to natychmiast parę osób krzyknął, koniec świata, w ogóle straszne. Nie chcę mnie, Boże, co ja z tym zrobię? A parę mniej zdań powiedziała, no trudno, jak mnie nie chce, będzie mi przykro, będę płakać, będę przez jakiś czas czuć się bardzo źle, a potem z tego wyjdę, bo to jest coś, co muszę przyjąć do wiadomości. Nie podobam się wszystkim. Nie jest tak, że z każdemu, każdy ma przede mną, że tak powiem, wiecie, pochylać się w zachwycie, czy zatkać się w zachwycie. Niektórzy mnie mają prawo nie lubić, nawet nie znosić. Co z tym robią, to jest inna sprawa. Chodzi o to, że o uczucia. Ale w dodatku, jeżeli ktoś już na przykład nie chce ze mną być i wtedy wiecie, na przykład dziewczyna to mówi, a on jest teraz z inną, ona ma coś, czego ja nie mam. Jeżeli ja myślę, że ja nie mam czegoś, to co ja o sobie w ogóle myślę? Bardziej cierpią osoby, które źle o sobie myślą. Są bardzo głodne uczuć, bardzo pragną, żeby ktoś je napełnił. Żeby ich małe poczucie wartości ktoś napełnił miłością z tamtej strony. Nie da się, słuchajcie, tego zrobić. Człowiek, który ma dziurę w sobie, jeżeli sam sobie tej dziury nie wypełni, nie potrafi ich wypełnić cudzą miłością. Może się nieźle przy tej cudzej miłości podnieść, może się nauczyć wielu nowych rzeczy, może zacząć siebie cenić, ale musi zrobić ileś kroków sam ze sobą, żeby poczuł, że już nie potrzebuje dowodów, bo już wie, że jest kochany, że jest do kochania, że kocha siebie i kocha innych. Natomiast jeżeli ciągle siebie nie kocha, a tylko był, czy była kochana przez kogoś, to jak to zostanie zabrane, to jest taka sytuacja, jakby wrócić do tego, co kiedyś było, jest jeszcze gorzej. Dlatego jest takie straszne cierpienie. I takie poczucie, to już może nigdy, to już w ogóle nie wolno wierzyć. Jeżeli chcemy zaufać i wierzyć innym na 100%, to obciążamy ich nieprawdopodobnie. Nie mamy takiego prawa. Mamy odpowiadać za siebie. Nikt nie odpowiada za to, żeby nas kochać. Owszem, czasem się mówi tak, przysięgałeś, prawda? I wtedy człowiek, ja pamiętam rozmowę z Adamem Panuszkiewiczem, on miał 4 wielkie małżeństwa, słynne, może już nie pamiętacie, bo już nie żyje przez jakiegoś czasu, wielki reżyser i aktor. I powiedział tak, za każdym razem, kiedy kochałem tę kobietę, kochałem tylko ją i mówiłem, że chcę być z tobą do końca życia, bo tak to czułem. Potem, kiedy przestawałem ją kochać, no było mi smutno i przykro, ale tak się działo. I kiedy pokochałem następną jej, to mówiłem, to także w to wierzyłem, bo chciałem, żeby tak było. Oczywiście tu wokół takiego przykładu może się rozpętać takie, wiecie, niezła burza, że tak powiem, różnych inwektyw i potępiania, i takich okrzyków, że ktoś się raz zobowiązał, to ma w tym trwać i tkwić. I niektórzy tak robią. Tylko na przykład tkwią w związkach, których już nie kochają. Jeżeli ktoś chce tkwić z kimś w związku, kto mnie już nie kocha, albo kto mnie już nie lubi, albo kto mnie już ma dosyć, to myślę, że to jest masochizm. Że to nie jest coś zdrowego. A tamten się co poświęca i co za to będzie miał? W ogóle co z tego będziemy mieli, jak siedzimy w związku w duszności, w przymusie, a nie... Wiecie, po tośmy się bili o rozwody, żeby nie siedzieć z pętlą na szyi, prawda? Namiętność mija zawsze. Miłość może się przedzierzgnąć w bardzo ważne... uczucia typu bliskość, przywiązanie, poczucie wielkiej wspólnoty, niezbędność taka dla siebie. Są różne fazy miłości, są różne obrazy miłości.
jeżeli masz złamane serce, to je przytulaj do siebie. To jest twoje serce. To mu śpiewaj, to je głaszcz, to mu mów, że to nie ty zostałeś rzucony. Ktoś poszedł w twoją stronę, ponieważ potrzebował tam pójść. A ty sobie z tym poradzisz. Jeśli ci samemu czy samej trudno, proś przyjaciół, proś czasem nawet obcych ludzi o różne miłe rzeczy. Może pójść na terapię, jeżeli na przykład ci się to zdarza kolejny raz i nie wiesz, co z tym zrobić. Ale chcę wam powiedzieć, że miłość istnieje zawsze naokoło nas. Nawet wtedy, kiedy czujemy się porzuceni. I to też jest lekarstwo, tylko bardzo ważne jest to zobaczyć, zrozumieć, przyjąć. A poza tym strata, żałoba, cierpienie to też jest coś, co uczy nasze serce wytrwałości, pokory takiej, może też tolerancji, może też zrozumienia dla innych, współczucia i dla siebie, i dla innych, i serdeczności. W ogóle wszystko, co przeżywa nasze serce, możemy zużyć do tego, żeby ono było bogatsze, a nie żebyśmy się obrażali na innych, bo nie chcą nas kochać. Życzę wam szczęścia w miłości.